Myślę, że już czas, żeby zaczynać. Okej. To ja dzisiaj chciałem zrobić prezentację o cache'u HTTP. Tak, na koniec myślę nie męcząco, króciutko. Tak. Że nam się obiad nie skeszował. Okej. Przepraszam. Okej. Parę słów o mnie na początek. Jestem programistą, pracuję w firmie Easy Systems. Rozwijamy taki system, jak się nazywa Easy Platform. Może ktoś słyszał o naszej starszej nazwie Easy Publish. To ma o tyle znaczenie, że jest CMS i tam właśnie używamy cache'owania, więc jak ktoś... No, podam kilka przykładów jakby też może z życia wziętych. Możecie mnie znać, jakby bardziej kojarzyć mnie z Symfony, tak? Także prezentacja jest teoretycznie oderwana w ogóle od języka programowania, ale mam kilka przykładów z Symfony. I spróbuję pokazać też, dlaczego Symfony akurat pod tym względem jest fajna. Okej, okay, ja jestem jednym z organizatorów też PHP spotkań na Śląsku. Także może nam się w końcu uda zrobić następne. Zapraszam. Okej. Okay. Dobra. Pierwsza rzecz, a taka ciekawostka. Protokół HTTP, wiadomo, są dokumenty sieciowe, które wyznaczają, dokumenty, które wyznaczają standardy sieciowe, nie, zwane RFC. Ciekawostka, HTTP 1.1 jest zdefiniowane w dokumencie RFC właśnie tym, 2616. On już jest nieaktualny. Teraz został jakby rozbity na 6 dokumentów. One są rozbite według poszczególnych rozdziałów. Czyli jeżeli ten poprzedni dokument miał mniej więcej tam 6 rozdziałów, to teraz jakby każdy z tych rozdziałów stanowi osobny dokument. Jest to napisane trochę jaśniej. Niektóre rzeczy zostały uzupełnione, ponieważ do tego poprzedniego RFC były dokumenty, które go uzupełniały o pewne rzeczy. To się było coraz trudniejsze do czytania. Teraz niektóre rzeczy stały tutaj jakby połączone, więc ten stary jest przestarzały. Tak tylko mówię, bo jak sobie przeglądałem też dokumentację Symfony, gdzieś tam przygotowując się do tej prezentacji, to tam jeszcze też cały czas występuje ten stary dokument. A dlaczego o tym mówię? To jest taka ciekawostka, może mało znana, ale to jest dość ważne, bo ten dokument jest tam dość istotny, tak? I fajnie jest się tak z nim zapoznać, tak przynajmniej pobieżnie. I jeżeli by kogoś interesowało właśnie cache'owanie HTTP, to akurat ten 7234, to on opisuje, zajmuje się tym zagadnieniem. OK? To przejdźmy do samego cache'a HTTP. O co chodzi, po co nam to jest potrzebne i jak to stosujemy? Jaki jest problem? Sebastian na poprzedniej prezentacji mówił o Redisie. I Redis pozwala nam cache'ować dane. Na zasadzie właśnie pobraliśmy jakieś dane i chcemy sobie właśnie skeszować, tak? Jest to jeden z sposobów na przyspieszenie działania naszej aplikacji. Co nam to daje? Nie musimy pobierać danych z bazy danych, tak? Tylko odwołujemy się do Redisa, który jest super szybki i on nam od razu zwraca te dane. I to jest bardzo pożyteczne i to trzeba stosować. Natomiast jaki jest najszybszy cache, najlepszy sposób na skeszowanie, tak? Bo no, chcemy zredukować obciążenie naszego serwera i czas odpowiedzi, tak? Jaki byłby najlepszy cache? Warnisz. Dobry jest, ale najlepszym cache, to było takie trochę podświetliwe, nie? Najlepszym cache'em byłoby w ogóle jakby nie odwoływać się do tego serwera, tak? Jeżeli mamy stronę tak skeszowaną, że nie musimy jej w ogóle pobierać z serwera, no to jest to dobre dla nas, prawda? Serwer sobie stoi spokojnie, requesty go nie atakują, sieć w ogóle nie jest używana jakby, tak? Można do tego doprowadzić, ma to swoje wady, zalety, to pokażemy też to. W
każdym razie no, chodzi o to głównie, żeby przyspieszyć działanie naszej aplikacji i minimalizować obciążenie serwera. Ogólnie temat jest trudny. Nie ma jakiś, znaczy trudny. Samo powiedzmy ustawienie cache'owania, bo nie jest wielka sztuka, co zaraz pokażemy, natomiast ustawienie tego tak rozsądnie, żeby naprawdę dobrze działało, no to już nie jest takie super trywialne. Dlatego za każdym razem, jak to robimy, musimy się liczyć z konsekwencjami i mogą być takie sytuacje, gdzie jakby poziom komplikacji nas przerośnie i wtedy lepiej sobie trochę odpuścić, jakby może skaszować niektóre rzeczy w inny sposób. To o tym też powiemy. Jeżeli chodzi o PHP, no to w sumie wiedza z PHP potrzebna jest w sumie taka, ponieważ tym cache'em sterujemy ustawiając nagłówki HTTP za pomocą funkcji header. Albo, jeżeli mamy jakąś abstrakcję na to, tutaj można by nawiązać znowu do prezentacji wczorajszej, albo przedwczorajszej, o PSR7. To jest właśnie abstrakcja też na jakby interfejs HTTP. Także oczywiście lepiej używać takich abstrakcji, ale no, jak mamy header, to, to damy radę. Aczkolwiek postaram się pokazać, że Symfony tutaj nam może bardzo pomóc. I tak, jeżeli chodzi o część PHP-ową, to tyle. No, jedyne, co mogę tutaj jeszcze powiedzieć, wiadomo, to jest chyba znany fakt, tak? No, headery są zawsze wysyłane przed odpowiedzią, więc tą funkcję trzeba by zawsze wywołać, zanim wysłaliśmy pierwszy byte odpowiedzi do klienta, tak? Chyba wszyscy znają ten komunikat, wszyscy to widzieli, że jak już rozpoczniemy wysyłać odpowiedź do klienta. W tym momencie oczywiście nasz serwer musi wysłać wszystkie nagłówki, a dopiero później wysłać odpowiedź, tak? Skoro on już wysłał wszystkie nagłówki, już jakby zakończył wysyłanie nagłówków i teraz wysyła odpowiedź, nie jesteśmy w stanie nic do nagłówków już dodać, więc w tym momencie, jak wywołamy funkcję header, to dostaniemy komunikat, że już tego nie możemy robić, tak? Warto na to zwracać uwagę, popularny błąd, no, trywialna rzecz, okej. Okay. Typy cache'a, to jest dość ważna rzecz. Pierwszy typ to jest cache, znaczy tutaj przeglądarki, tak się na to ogólnie mówi, posłużyłem się tym pojęciem, ale ogólnie powiedzmy cache klienta HTTP. Bo to nie tylko przeglądarka jakby obsługuje cache, ale mogą też obsługiwać różne inne klienty, na zasadzie jakieś command line'owe i tak dalej, klienty różne restowe. Więc nie należy tego kojarzyć tylko i wyłącznie z przeglądarką, ale ogólnie popularnie się to mówi cache przeglądarki, tak? Content jest pobierany i trzymany na dysku, tudzież w pamięci. Może też nie wszyscy wiedzą, ale można sobie to podejrzeć, tak? Można sobie podejrzeć, co aktualnie nasza przeglądarka cache'uje. Cache ma limit, także to już jest powyżej, to nie wchodzi. W Firefoxie cache się ogląda za pomocą, w URL-u trzeba wpisać about cache. W Chrome nie wiem, bo nie używam za bardzo, ale jest też oczywiście taka funkcja. Jest to bardzo fajnie rozbite, warto sobie przynajmniej, jeżeli ktoś nigdy nie oglądał, to warto chociażby tak z ciekawości sobie tam wejść i zobaczyć, jak to wygląda. To jest też, może być przydatne do debugowania, żeby zobaczyć, co tak naprawdę nasza przeglądarka skaszowała. Okay? Drugim typem cache'a będzie gateway cache, znaczy jeszcze można by wyróżnić proxy cache, ale tym się raczej to nie będziemy tak do końca zajmować. A gateway cache to jest zazwyczaj jakiś serwer, który stoi przed naszym serwerem aplikacji. Cały ruch trafia do niego tak naprawdę, no i on po prostu cache'uje reverse proxy, czyli albo on już ma skaszowaną odpowiedź i odpowiada klientowi od razu. Jeżeli nie ma, to wtedy odpytuje skonfigurowany backend, czyli nasz serwer aplikacji odpytuje content. Często też taki serwer, to już tak dodatkowo, będzie służył też na przykład jako load balancer, tak? Czyli on może odpytywać, rozrzucać to obciążenie po różnych serwerach, czyli jeżeli on nie ma odpowiedzi, to on może jakby równoważyć obciążenie naszych serwerów na backendzie. Zazwyczaj tak się robi. Znaczy oczywiście można mieć inne rozwiązania, ale
Jest to dość wygodne. Warnisz, wiadomo, bo wszyscy znają. Squid. Squida nie używam. To już jest dość stara rzecz. Także ja tego nie używam, ale on też działa, aczkolwiek nie jest tak zaawansowany jak Warnisz. Chyba nie obsługuje ESI. Ktoś wie? Wydaje mi się, że nie. Właśnie. No, tak myślę, nie? On już chyba, nie wiem, czy jeszcze w ogóle jest rozwijany, czy już tam chyba zabrał trochę. Kolejny rodzaj cache'a to jest Symfony Reverse Proxy. To nie jest serwer w takiej postaci, że musimy uruchomić jakiś proces i on działa na naszej maszynie. Jest to niejako taki wrapper na Symfony, czyli jest to po prostu klasa Symfony. Odpowiednio możemy ją sobie włączyć i w tym momencie nasza aplikacja Symfony, ona ma niejako wbudowany ten cache, czyli jeżeli przychodzi request, to w tym momencie najpierw jest sprawdzane, czy jest już skeszowana wersja tego requesta na dysku. Jeżeli jest, to jest zwracane od razu, jeżeli nie ma, no to trafia to do naszej aplikacji głębiej, tam responsy są generowane. Do tego jeszcze może wrócimy. No i jak ktoś może zna jeszcze jakieś reverse proxy, to jeszcze są. Okej. Zaczynamy od podstaw, ale tak jak mówię, sam temat nie jest super skomplikowany, tak? Ale nie wszyscy, widzę, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, nie wszyscy tego używają, a nie musimy tego zrobić w super skomplikowany sposób. Czasami włączenie tego, tak jak pokażę, na prostych plikach da nam duży przyrost wydajności naprawdę małym kosztem, tak? Wyróżniamy dwa różne modele jakby cache'owania. Czyli pierwsze to jest po prostu ustawienie nagłówka expires. Jako jego wartość podaje się czas. To jest czas w formacie HTTP. To jest konkretny punkt w czasie. Tak? Nie możemy tu podać przykład cache'uj coś przez godzinę, przez dwie godziny, tylko musimy podać dokładnie do kiedy coś ma być cache'owane. Jeżeli się nie mylę, to jeżeli tutaj podamy jakąkolwiek inną wartość, która nie jest czasem w formacie HTTP, to będzie to potraktowane tak, jakby to w ogóle nie było ustawione, tak? Także o tym warto pamiętać. I od razu się tutaj nasuwa jeden problem. Ktoś może? Tak? Proszę? No one są obsługiwane, tak? Podaliśmy tutaj, że jest godzina 16 w czasie GMT. Ale pamiętajmy o tym, znaczy okej, okay, może pamiętajmy, to może powiem o co chodzi. To jest wysyłane, to jest nagłówek odpowiedzi HTTP, tak? Czyli klient żąda naszej strony i nasz serwer do odpowiedzi dostaje ten dodaje ten nagłówek, który oznacza, że strona będzie ważna aż do tego momentu w czasie, tak? Przeglądarka odbiera tą odpowiedź i zapisuje sobie w swoim lokalnym cache'u, zapisuje tę stronę po prostu na dysku i jak sobie właśnie wejdziemy w to about cache na przykład w Firefoxie, to tam widzimy, że tam są już takie metadane zapisane, właśnie wartości tych nagłówków, tak? I przeglądarka będzie wiedziała, że do 2011 o godzinie 16 to jest ważne, ten cache, więc każdy następny request zrobiony przez tą przeglądarkę najpierw będzie sprawdzony w cache'u, czy mamy ważną zawartość dla tego żądania. Jeżeli mamy, przeglądarka w ogóle nie robi requestu po sieci, tylko zwraca nam od razu zawartość dysku. Jest to super szybkie i w ogóle nam nie obciąża serwera. Jest oczywiście cache całej strony. Problem, jaki się tu może pojawić, to jest to, że przeglądarka porównuje ten czas. Jeżeli użytkownik będzie miał ustawiony zły czas w systemie, to też nie będzie zgadzać. Chociaż w dzisiejszych czasach to jest, myślę, już mniejszy problem, ponieważ wszystkie chyba systemy rozsądne mają już włączoną domyślnie aktualizację czasu po sieci, NTP. Windows też już to robi od dłuższego czasu, także chyba dość trudno mieć nieaktualny czas, aczkolwiek wszystkiego się możemy spodziewać. No natomiast jakby to już jest odpowiedzialność jakby użytkownika, żeby mieć ten czas aktualny. No jeżeli on w swoim systemie po prostu no, zrobi co chce, nie mam na to wpływu, tak? Wtedy na przykład cache'owanie nie będzie działało. Jeżeli oczywiście czas jest w przeszłości, no to możemy tutaj ustawić czas w przeszłości, ale to nam nic nie da. Ta strona w ogóle nie będzie cache'owana. Oczywiście jest problem. Jeden podstawowy. Wszyscy chyba zdajemy sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie tego wycofać. Czyli jeżeli ustawiliśmy na przykład, nasza strona będzie w cache'u przez rok, ona tam będzie przez rok.
Znaczy prawdopodobnie nie będzie, ale to zaraz powiem, ale w każdym razie nie jesteśmy w stanie tego wycofać. Utraciliśmy w tym momencie jakby kontrolę nad tym cache'em. Czyli użytkownik będzie już miał tą stronę i on się nigdy nie zapyta nową wersję. Chyba, że ona wyleci u niego z cache'a. Kiedy ona może wylecieć u niego z cache'a? Jak zrobi Ctrl F5, Ctrl Shift R, coś takiego. Taka kombinacja specjalna, która odświeża z cache'em. Oczywiście przeciętny użytkownik tego nie zna. Nie ma co liczyć, że on tego użyje. On, ona. Proszę? Nie. Odświeżenie, refresh i z cache'em? Nie. Nie. Wiesz co, ty mówisz tak, ja mówię nie, ale to by nie miało sensu. Nie wiem, może to gdzieś ustawiłeś sobie albo coś. Nie, ale ono będzie korzystało z wszystkich mechanizmów kaszujących. Z tego też. Możemy później, nie wiem, jakiś eksperyment zrobić czy coś, więc zobaczymy. Natomiast utraciliśmy kontrolę. I to jest wada tego sposobu kaszowania. I jeżeli możemy to wykorzystać, to użyjmy tego. Jeżeli nie jesteśmy, jeżeli to jest dla nas za duże jakby obciążenie, jakby powiedzieć obciążenie, jeżeli strona się zmienia często i nie wiemy, kiedy ona się zmieni następnym razem, po prostu nie ustawiajmy tego, nie używajmy, mamy na to inne sposoby lepsze, tak? Bo następnym sposobem, zapomniałbym o drugim nagłówku, nowszym, wprowadzonym w HTTP 1.1, który się nazywa Cache Control. Tak naprawdę ten nagłówek składa się z serii różnych parametrów. Max age to jest jeden z nich i on właśnie oznacza to samo, co expires, tylko że tutaj już się podaje czas w sekundach i właśnie czas od momentu, kiedy ktoś dostał naszą odpowiedź. Czyli 3600 będzie oznaczało godzinę, tak? Godzina, dokładnie. Tutaj tych parametrów może być więcej. To może mówimy tam gdzieś później przy okazji, bo mam jeszcze na tym slajdy, natomiast mogę powiedzieć jeszcze max age, który oznacza czas cache'owania dla zarówno przeglądarki, jak i powiedzmy jakiegoś proxy, które mogłoby się po drodze zdarzyć. Pamiętajmy o tym, że proxy też cache'ują naszą stronę i są takie proxy, no nie tylko gateway proxy, które generalnie my kontrolujemy, które postawiliśmy sobie przed naszą aplikacją, ale może być proxy na zasadzie ISP postawił proxy, przepuszcza cały ruch HTTP przez to proxy, żeby sobie jakby zmniejszyć obciążenie, tak, sieci. I w tym momencie no, nie mamy na to żadnego wpływu. Dlatego musimy, jak ustawiamy te nagłówki, musimy je ustawiać poprawnie, tak, żeby, bo to ma swoje konsekwencje. Jedna z konsekwencji nieprawidłowego cache'owania w proxy jest taka, że na przykład jeżeli będziemy strony, które są spersonalizowane, jeżeli po prostu ustawimy je, że można je cache'ować, no to pierwsza osoba, która pobierze swoją wersję strony dla siebie, ona zapisze na serwerze ten cache, później następna strona dostanie nie stronę spersonalizowaną dla siebie, tylko tą spersonalizowaną dla pierwszej osoby, która się tutaj odwołała. A to... Nie wiem, czy teraz jest czas na anegdotkę, czy... A, dobra, nie będzie teraz. Tak sobie kiedyś właśnie zrobiliśmy w firmie. Mieliśmy taką akcję, gdzie wygenerowanie strony było... wymagało wykonania wielu zapytań SQL-owych. Nie pamiętam, ile to trwało, bo to później optymalizowaliśmy. Zaczęliśmy od 30 sekund, tam zaszło, nie wiem, do 10 i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie było strasznie długie. Trik jest taki, że te dane w bazie danych, one się w ogóle nie zmieniały. One były raz wprowadzone i praktycznie w ogóle nie były zmieniane. No idealny przypadek do cache'owania, tak? Po co przy każdym requestie generować zawartość strony od nowa, skoro praktycznie nie ma żadnych szans, żeby ona się zmieniła? Robiliśmy to jeszcze za czasów Symfony 1, używaliśmy tak tamtego cache'a, też wbudowanego jeszcze w Symfony. Kolega, który to robił, on nie miał takiej dostatecznej wiedzy o tej aplikacji, nie wiedział, że są różne rodzaje kont użytkownika. Więc on generalnie, jak była wygenerowana odpowiedź, to on ją od razu cache'ował, nie zwracając uwagi, jaki to jest typ użytkownika. A byli kierownicy i zwykli. Kierownicy widzieli więcej rzeczy. No i oczywiście pierwszy do testów, żeby to potestować, wszedł kierownik. A później każdy następny użytkownik, który wchodził i oglądał pewien zasób, dostawał już tą odpowiedź dla kierownika na przykład, tak? Także no, musimy zwracać uwagę na takie rzeczy, bo inaczej możemy sobie zrobić więcej szkody niż pożytku z tego będziemy mieli. Okej. Okay.
Drugi typ cache'owania to jest właśnie walidacja. I to polega na tym, że tym razem wysyłamy, jest to walidacja, czyli to cache'owanie jest warunkowe. Nie będzie cache'owane na zawsze, ale będzie cache'owane pod pewnym warunkiem, tak? Mamy tutaj dwa rodzaje, jakby dwa warunki, pod którymi możemy sprawdzać ważność cache'a. Pierwszy to jest last modified, czyli wysyłamy żądanie, dostajemy odpowiedź. Dla uproszczenia przyjmijmy, że to jest jakiś blog post. I dostaniemy nagłówek, kiedy ta last modified, serwer ustawi nagłówek last modified, kiedy ta strona była ostatnio modyfikowana. Powiedzmy wczoraj o 12, tak? Nasza przeglądarka to sobie zapisze w cache'u i ustawi, że to ona była ostatnio generowana wczoraj o 12. Teraz, użytkownik jeszcze raz żąda tej strony. Wysyłane jest żądanie, ale ponieważ w cache'u było ustawiony nagłówek last modified, nasza przeglądarka w żądaniu wyśle nagłówek if modified since. I wyślę tam, że ja mam już wersję tej strony z godziny 12, prawda? To żądanie dojdzie do serwera. No i teraz serwer musi dokonać takiej analizy. OK, użytkownik żąda tej strony, ale ma wersję z wczoraj z godziny 12. Czy ja mam nowszą wersję? Nie mam, na przykład. Przyjmijmy, że nie ma nowszej wersji. I w tym momencie, ktoś wie? Numer kodu HTTP, który zostanie zwrócony? Miałem takie nagrody pocieszenia, takie czapki easy nasze, no ale nie wiem, kto odpowiedział. Dobra, załatwimy to tak, że ja je po prostu położę na stole i później sobie najwyżej ktoś odbierze. OK, 304, not modified. Proszę? OK. Okej, okay. Nie wiem, czy idzie. To jest, co my tu oszczędziliśmy, tak? Żądanie było zrobione po sieci. Na czym oszczędziliśmy? Po pierwsze, na ruchu sieciowym, tak? Dostajemy tylko nagłówek bez treści, więc ruch sieciowy wychodzący z naszego serwera jest zdecydowanie mniejszy. I po drugie, nie musimy generować całej odpowiedzi. Wystarczy, że na serwerze sobie tylko gdzieś jakoś sprytnie zapiszemy, to gdzieś skeszujemy, w Redisie, memcache'u, gdziekolwiek, powiedzmy, identyfikator naszego artykułu i czas, kiedy on był ostatnio modyfikowany. W tym momencie mamy szybkie zapytanie, na przykład właśnie do Redisa, memcache'a, czegokolwiek. Kiedy była ostatnia strona modyfikowana? I od razu możemy wysłać odpowiedź, tak? Nie musimy przetwarzać tej strony, nie musimy generować odpowiedzi. To znacząco zmniejszy nam obciążenie w serwerze. Czyli kosztem wysłania jednego requesta i oczekiwania na responsa dostaniemy odpowiedź. OK. ETAG to jest inna możliwość. Generalnie działa to tak samo, tylko że ETAG to nie jest data, ale identyfikator, który sobie nadajemy sami. Dowolny identyfikator. I serwer wysyła ETAG do klienta, klient później jak robi żądanie, to wysyła nagłówek if non match i walidacja jest prosta. Albo się dokładnie zgadza ETAG i wtedy dostaje odpowiedź 304, że nie został zmodyfikowany content i ty masz ważny content, wyświetl ten ważny z dysku, a jeżeli został zmodyfikowany, czyli ETAG się różni, to w tym momencie użytkownik dostaje normalną odpowiedź, powiedzmy HTTP 200 i znowu ją może skeszować. Jeżeli znowu na przykład ustawiliśmy tam ETAG, bądź last modified. Chyba nie powiedziałem tylko jednej rzeczy, króciutko szybko się wrócę. Te dwa nagłówki, one robią to samo, więc co się dzieje, jak są ustawione obydwa? No ten jest brany w pierwszej kolejności, cache control, a dopiero później expires. Okej. Okej. Odpowiedzi mogą być publiczne albo prywatne. To jest kolejny z parametrów cache control i to generalnie polega na tym, że odpowiedzi prywatne nie powinny być cache'owane na proxy pośredniczących, ponieważ załóżmy, że wchodzimy do banku i oglądamy stronę naszego banku, no to te odpowiedzi są przeznaczone tylko dla nas, nie dla innych osób. Proxy nie powinny ich cache'ować i udzielać tych odpowiedzi innym osobom, a jeżeli mamy ustawione, że nasze odpowiedzi są publiczne, w tym momencie proxy mogą to cache'ować i nie ma problemu, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jakaś strona główna Onetu, tak, czy Golden Line'a. Chociaż jest personalizowana. Okej, ale do tego dojdziemy za chwilę. Cache'owane są tylko metody bezpieczne, czyli get i head.
Metoda head zwraca tylko na... Żądanie metodą head zwraca tylko nagłówki, bez zawartości odpowiedzi. To byłoby bez sensu, gdyby były cache'owane metody post, delete, put, bo one nie są immutable, tak? One są, one powodują zmianę stanu serwera. No nie może być tak, że chcemy coś kupić, a serwer pośredniczący już widział, że ktoś coś kupował, to mówi, okej, kupiłeś, nie? Kiedy to w ogóle nie dotarło do serwera naszego aplikacji. Więc to też musimy brać pod uwagę, że właściwie cache'owanie dotyczy tylko metody get, czyli pobierania zawartości. Jest to idealne dla statycznych różnych asetów, JS-ów, obrazków i tak dalej. Nawet expires. Ustawmy sobie, jeżeli ktoś chce, ustawmy sobie ten nagłówek, że one są ważne przez rok, 10 lat, wieczność, jak ktoś chce. I wtedy użytkownicy nigdy nie poproszą nas o ten sam obrazek, już więcej. Znaczy nigdy. Chyba, że wyczyszczą cache, zmienią przeglądarkę, albo to będzie leżało u nich za długo, jakby miejsce przeznaczone na cache się skończy i nowa zawartość jakby wyrzuci te stare pliki z cache'a. No okej, okay, ale to się nie zdarza często. Więc jest to idealne dla statycznych obrazków. Ktoś się spyta, a co się stanie w momencie, kiedy na przykład ja chcę ten obrazek jednak zmienić. Przy obrazkach, JS-ach, CSS-ach jest to dość prosta sprawa, przynajmniej w większości przypadków, zmieńmy URL dla tego zasobu, tak? Często się dodaje takie numery wersji do JS-a, CSS-a, być może nawet obrazka. Wtedy po prostu stwórzmy nową nazwę dla tego obrazka, będzie nowy URL, a URL to jest główny jakby, że tak nazwę, klucz dla cache'owania. W tym momencie po prostu ewidentnie żądamy o nowy zasób i on na pewno jeszcze nie był skeszowany. Także połączenie expires z taką metodą daje dość dobre wyniki. Ale oczywiście i w modify since i tak dalej. I tu chciałem teraz nawiązać do Symfony. Czasami się jednak zdarza, bo gdzie ustawiamy takie nagłówki? W zasadzie moglibyśmy sobie to ustawić, jeżeli mamy na przykład osobny serwer dla asetów. Możemy tam sobie ustawić to w naszym serwerze, Nginx, Apache. W odpowiednich modułach możemy sobie ustawić, żeby te nagłówki były ustawiane, tak? Natomiast czasami chcemy, żeby jakby odpowiedzi były zwracane przez naszą aplikację, a nie przez serwer. Na serwerze nie jesteśmy w stanie zrobić, zazwyczaj nie jesteśmy w stanie zrobić uwierzytelniania. Jeżeli mamy jakieś pliki, które mają być zwracane tylko za logowanych użytkowników, tak, to nie możemy tego wystawić na Apache dla wszystkich. I w tym momencie chcemy, żeby nasza aplikacja najpierw dostała żądanie o ten plik, sprawdziła, czy użytkownik jest zalogowany, czy ma dostęp do tego pliku, jeżeli tak, to dopiero go zwróciła. I chciałem, napisanie tego w czystym PHP, parę linijek, 10 może tak. Natomiast trzeba tu trochę zakodować, jest tu troszeczkę logiki. Chciałem pokazać, na przykład właśnie, dlaczego Symfony jest do tego dobre. Symfony w ogóle jest zbudowane wokół specyfikacji HTTP. To jest czynnik, który jakby napędza architekturę Symfony. W związku z tym Symfony ma mechanizmy, które idealnie się nadają do ustawiania takich rzeczy. I właśnie chciałem pokazać ten przykład. On jest mój ulubiony, on jest naprawdę świetny, moim zdaniem. Nie wiem, czy nie za mały, spróbuję coś powiększyć. Okej. Okay. Dobra. W każdym razie, stworzenie czegoś takiego, ja tutaj pominąłem tą część logowania jakby, bo to jest inna rzecz, ale po prostu tworzymy sobie coś takiego jak binary file response. To jest klasa, która dziedziczy po klasie response Symfony. Przekazujemy jako argument nazwę pliku. No jak to podałem, file name, tak, bo nie znamy tej nazwy pliku. Warto byłoby tu skorzystać że z Gaufreta, Fly System, czegoś takiego, ale to, co jest świetne, to jest to, że on odczytując ten plik w odpowiedzi od razu ustawia sobie nagłówek last modified. Ponieważ na dysku mamy atrybuty, wiemy kiedy ten plik był ostatnio modyfikowany na dysku, od razu w response jest ustawiony nagłówek last modified. I teraz mamy metodę w responsie is not modified. Ta metoda przyjmuje jako parametr obiekt request. Czyli w requestie ktoś nam właśnie wysłał tą informację, jaka była ostatnia wersja, którą on ma. Na przykład wczoraj z 12. I teraz ta metoda wyciąga z requesta tą informację, jeżeli ona tam jest, porównuje ją z responsem, jeżeli ona tam jest, a jest, bo binary file response to ustawi. I w tym momencie ta metoda od razu, jeżeli użytkownik ma plik starszy, to ona jakby nie zmodyfikuje naszego responsa, czyli zwróci ten plik nowy. A jeżeli okaże się, że w żądaniu użytkownik już ma ten sam plik, to ona od razu tutaj ustawi 304 i tak dalej,
i to nową odpowiedź zwrócimy. Dwie linijki załatwiły sprawę. Bardzo eleganckie. Także tutaj widać, że dzięki temu, że Symfony jakby jest zbudowane wokół tych mechanizmów, to jakby obsługa później ich w kodzie jest banalna. Jak ja sam to kiedyś odkryłem, jak pierwszy raz tego użyłem, to byłem zachwycony po prostu, jak prosto to się robi i jak naturalne to jest. To można jeszcze tam przenieść, chociaż czytaj metody, nie użyłem za bardzo anotacji, no nie wchodźmy w to. Okay. Dobra. Kolejna rzecz. To zauważyłem, że nie wszyscy też znają ten mechanizm. O tym, co jest cache'owane, decyduje URL, tak? Czyli URL to jest identyfikator zasobu. I on identyfikuje zasób w cache'u. Czyli jak odszukujemy naszego zasobu w cache'u, to przeglądarka tego szuka po URL-u, tudzież proxy. Ale czasami jest tak, że nasz zasób ma kilka wersji. Różne reprezentacje. I tutaj można wymyślić najróżniejsze przykłady. Różne wersje językowe, różne sposoby kodowania, tam transfer encoding, różne reprezentacje. I teraz, czyli URL jest ten sam, ale odpowiedź jest inna. Jak to zrobić, że na przykład użytkownik żąda o ten content w języku polskim i dostaje odpowiedź w języku polskim, ta odpowiedź w języku polskim się skaszowała. I teraz wchodzi ktoś, kto by chciał w języku francuskim. Ale URL jest ten sam. Zgodnie tam z specyfikacją HTTP, że tam URL jest jednoznacznym identyfikatorem zasobu. No więc on by teraz dostał wersję polską. Więc jak powiedzieć proxy o tym, że mamy dodatkowe, że mamy jakieś dodatkowe informacje, które wpływają na jakby wersję zasobu. To jest problem? Odpowiedzią jest właśnie nagłówek vary. W nim podaje się jako wartości nazwy nagłówków, które dodatkowo należy brać pod uwagę przy właśnie przy cache'owaniu. Czy na przykład moglibyśmy dodać nagłówek accept albo accept language i w tym momencie musi się zgadzać i URL i wartości tych dodatkowych nagłówków, żeby ta wersja kontentu była zwrócona użytkownikowi, tak? Tak samo się mówi, na przykład, bo idealnie się też nadaje cache'owanie do resta. Proszę nie myśleć o tym tylko jako o cache'owaniu asetów i na przykład, nie wiem, stron. Tak samo, nie wiem, zwracamy odpowiedzi w JSON-ie, ale nie ma żadnego problemu, żeby ten JSON był cache'owany, prawda? Czy XML, czy cokolwiek. Więc tak samo należy tego używać wreszcie, bo nie ma powodu, żeby generować odpowiedzi za każdym razem, kiedy content nam się w bazie danych nie zmienił. Więc należy tego używać do resta i do wszelkich innych protokołów opartych o HTTP, tylko na przykład wreszcie też się tak zaleca, żeby na przykład numer wersji, znaczy niektórzy obchodzili sprawę stosując numer wersji w URL-u, ale to jest tam, mistrzowie resta będą niezadowoleni. Natomiast jak ustawimy vary, że właśnie to wersjonowanie możemy dodać właśnie do nagłówka, tam content type, tak, i w ten sposób w tym nagłówku możemy ustawić jeszcze dodatkowo cache'owanie zależy od wersji. Okej. Okay. Starczy nam czasu na Edge Site Includes. To jest coś niestandardowego. W tym momencie wykraczamy poza RFC HTTP. To jest specyfikacja wymyślona przez Akamai. I ona jest stosowana w Akamai. Akamai to jest największy chyba na świecie CDN, czyli no, Content Distribution Network. U nich cache'owanie Oni stosują dużo różnych trików, najróżniejszych, żeby właśnie ograniczyć ruch sieciowy, bo oni serwują strasznie dużo ruchu. Głównie statyczny content, ale nie tylko, i tego jest strasznie dużo. Więc u nich każdy tam zaoszczędzony byte to jest zysk. Więc oni właśnie... Do czego my to stosujemy właśnie? Ponieważ te wszystkie sposoby, o których mówiliśmy do tej pory, one cache'ują zawsze całą stronę. Całą. Co jest często niepraktyczne, ponieważ mamy elementy, różne strony, które się dynamicznie zmieniają. Na przykład jakiś taki news ticker, który pokazuje najnowsze newsy na stronie. No i to się zmienia, tak? Przed stroną jest dość statyczna, ale tylko te newsy, one się zmieniają w czasie, tak? Szczególnie jak są jakieś ciekawe wydarzenia na przykład na świecie i coś się teraz dzieje, dużo się dzieje. Więc fajnie by było, gdybyśmy mogli skeszować takie fragmenty strony osobno.
To nam daje to, że możemy skeszować stronę jako całość, ale ten jeden fragment osobno i wtedy możemy, nasz cache może odpytać serwer tylko o ten fragment, bo on wie, że cała strona jest jeszcze ważna, ale ten fragment już utracił ważność. Czyli proxy odpytuje nasz serwer tylko o jeden fragment. To jest bardzo potężna rzecz, ponieważ te poprzednie metody, ja mówię, one się świetnie się nadają do statycznego kontentu i do różnych asetów, ale kiedy nasza strona jest, im bardziej nasza strona jest dynamiczna, wiadomo, bardziej. Jakkolwiek jak jest dynamiczna, to już cache'owanie zazwyczaj traci sens. Tak? Często też strony robią coś takiego, Reddit robi coś takiego. Jak tam pójdzie komentarz nowy, pojawi się pod postem, to oni pokazują, zresztą GitHub też to robi, kiedy ten komentarz był dodany. 3 sekundy temu, 5 sekund temu, 10 sekund temu, na żywo. Więc jak to skeszujemy, na przykład nawet na minutę, no to już sens pokazywania tego co do sekundy traci to w ogóle sens. Tak? Bo będziemy mieli zawsze komentarz był dany 5 sekund temu i za pół minuty dalej będziemy mieli tą skeszowaną wersję. A to pozwala nam kreszować fragmenty. Polega to na dodawaniu takich niestandardowych tagów, nie HTML-owych, tylko ogólnie, nie wiem, tagów, do źródła naszej strony. Czyli nasz serwer, jak wysyła odpowiedź, to powinien generować coś takiego. Tych tagów ESI, tam jest ich kilka, natomiast większość z nich jest specyficznych dla Akamai. Ten jeden jest właściwie taki ogólny i on jest obsługiwany w różnych serwerach poza Akamai, tak? Czyli poza ich CDN-em. Zaraz powiemy dokładnie, jak to działa. W sensie, w miejscu, gdzie w źródle strony się pojawi coś takiego, to nasz serwer, reverse proxy, on powinien wyrenderować zawartość spod tego identyfikatora SRC. Ale tam zazwyczaj jest URL. Właśnie URL, który... URL tego jakby podzasobu. Czyli na przykład naszego newstickera. URL, gdzie możemy sobie wygenerować ten newsticker. OK. Oczywiście nasz serwer aplikacji powinien wstawiać te tagi tylko w tym momencie, jeżeli żądanie przeszło przez proxy. Nie możemy odesłać takiej odpowiedzi użytkownikowi do przeglądarki, tak? Ponieważ to jest niestandardowy tag. Po pierwsze, będzie brakowało tutaj fragmentów strony, po drugie, przeglądarka chyba to zignoruje, tak? Bo tam one są bardzo wytrzymałe, tak? Ale strona odesłana będzie niepoprawna. Więc powinniśmy generować te tagi tylko w tym momencie, jeżeli zapytanie nas przyszło z reverse proxy. Po czym to poznać? No te reverse proxy, tak jak warnisz, one ustawiają odpowiedni nagłówek w żądaniu. I po tym nagłówku właśnie możemy poznać, że żądanie przyszło z proxy, a nie od klienta. Nawiążemy jeszcze do symfony. Okej. Bo to w zasadzie, jeżeli chodzi o ESI, to jest tyle. Można by te elementy generować z palca. Napisać sobie taki jakiś mechanizm, który wstawia to zamiast kontentu. Tak? Natomiast tutaj właśnie znowu wychodzi siła Symfony. To, że Symfony jest oparte o specyfikację HTTP i nie tylko. I jak Symfony nam rozwiązuje ten problem? Zacznijmy od takiego trywialnego problemu, znaczy trywialnego do zrozumienia, natomiast jest to problem dotyczący bezpieczeństwa. Ten nagłówek, że nasza strona pochodzi od proxy, to jest nagłówek. Czyli generalnie jakiś tekst. Każdy może go dodać. Ja sobie mogę ustawić w przeglądarce, żeby ona zawsze wysłała ten nagłówek. Mógłbym oszukać moją aplikację, serwer aplikacji, że ja jestem proxy i proszę mi podać stronę. Wtedy bym dostał taką właśnie odpowiedź z tagami ESI zamiast z źródłem HTML-a. Jak to jest rozwiązane? Otóż to jest problem zaufania, tak? Jakby nie można do końca nigdy ufać nagłówkom HTTP, więc my ufamy, ustawiamy sobie listę adresów IP w Symfony, co się nazywa Trusted Proxies. A, przepraszam,
Mam to chyba gdzieś dalej, ale już, jak już zacząłem, to już skończę. Się nazywa Trusted Proxies. Podajemy tam listę adresów IP, serwerów proxy, którym ufamy. Adresu IP, który się z nami łączy, nie da się sfałszować. Nie znam sposobu, tak? Przy połączeniu TCP nie da się tego sfałszować. Tak zakładamy. Więc w tym momencie my ufamy tylko wybranym adresom. Oczywiście tylko naszym. Tym adresom, które mamy pod kontrolą, które są na przykład w naszej sieci, wiemy, że tam stoi warnisz i tylko tym adresom ufamy. Jeżeli z tego adresu dostajemy ten nagłówek, to bierzemy go pod uwagę. Jeżeli z innego adresu dostajemy ten nagłówek, to go odrzucamy. No. I tak samo jak na przykład w tablicy serwer byśmy sprawdzali adres IP serwera, który się z nami łączy. Jeżeli po drodze jest warnisz, na przykład stoi na tym samym hoście, tam zawsze dostaniemy 127.0.0.1. Więc tak samo Symfony właśnie, oczywiście serwer proxy wtedy wysyła dodatkowy nagłówek z oryginalnym adresem IP. Ale musimy też uważać, żeby nie ufać temu nagłówkowi z oryginalnym adresem IP zawsze, ale tylko wtedy, jeżeli połączenie przychodzi zaufanego proxy. Bo znowu użytkownik mógł nas oszukać, dokleić sobie ten nagłówek i bardzo łatwo jakby próbować nam wmówić, że połączenie przychodzi tak naprawdę z innego adresu IP niż przyszło. Także to Symfony ma rozwiązane. I obiekt request zawsze ma prawdziwy adres IP. Dlatego też pisanie tego z palca nie byłoby specjalnie praktyczne. Chyba, że ktoś weźmie pod uwagę to wszystko, o czym teraz powiedziałem. Natomiast jak już sobie włączenie ESI w Symfony. Oj, to jest trochę małe, ale jest bardzo proste, nieważne. Włączenie ESI w Symfony, to jak wcześniej mówiłem, mamy taką klasę, nazywa się ona AppKernel. To jest klasa kernela naszej aplikacji. Co taka klasa robi? W języku matematycznym to byłaby funkcja. Sebastian miał chyba taki slajd. To jest funkcja, która przyjmuje request i zwraca response. Więc możemy zrobić dekorator do tego kernela, czyli zrobić klasę, która dekoruje nasz app kernel. I tak to jest właśnie zrobione w Symfony. Jest klasa właśnie kernel cache'ujący. I ona właśnie robi coś takiego, że jak przychodzi request, to ta klasa sprawdza, czy ona ma na dysku cache. Jeżeli ma, to zwraca. Jeżeli nie, to generowane jest to dalej, tak? To oczywiście w przypadku, jak nie używamy warnisza, a używamy cache'a Symfony. Okej. I teraz jeżeli sobie jeszcze włączymy w konfiguracji używania SI, to generalnie możemy używać czegoś takiego jak render SI. Czyli funkcji twigowej. I teraz, tutaj znowu wychodzi architektura Symfony nam na pomoc. Bo co się dzieje? Symfony ma coś takiego, co się nazywa subrequest. Czyli główny request to jest ten request, który przychodzi od użytkownika. Ale teraz nasza strona, jak ona używa metody twigowej, funkcji twigowej render, to ona tak naprawdę generuje nowy request i wpuszcza go w ten kernel. Jakby kernel dostaje nową instancję requesta, czyli w ramach naszego requesta możemy obsłużyć takie mniejsze subrequesty, podrequesty, tworzone przez nas, przez naszą aplikację. I dzięki temu jakby jest wywołany kontroler, generowana odpowiedź i ta odpowiedź jest wstawiana w miejsce tej funkcji. Co nam to daje? Jeżeli na przykład weźmy tą naszą statyczną stronę, gdzie jest ten new sticker. Jeżeli do generowania tego new stickera użyjemy funkcji render ESI, to ona jakby nie pobierze jakimś tym includem, nie stawi jakiegoś statycznego kodu, ale wywoła odpowiedni kontroler, który wygeneruje odpowiedź i ją tam wstawi. W tym miejscu nie mamy żadnego zysku jakby przy takim działaniu. Ale jeżeli włączymy właśnie kaszowanie ESI, to w tym kontrolerze po prostu przy odpowiedzi możemy ustawić czas cache'owania, na przykład, że ten new sticker będzie ważny w cache'u przez, ile chcemy, dajmy na to minutę. I ten fragment strony zostanie na warniszu bądź w Symfony Reverse Proxy skeszowany na minutę. A cała strona, powiedzmy, może być skeszowana na godzinę, na rok. Teraz jak warnisz dostanie zapytanie od klienta i on zobaczy, że ma jeszcze ważny ten new sticker, to on się w ogóle nie zapyta naszego serwera i zwróci całą odpowiedź. Jeżeli dostanie zapytanie po, powiedziałem minucie chyba, tak? Po minucie, kiedy ten new sticker jest już nieważny, to on zrobi zapytanie do naszego serwera. I teraz proszę zobaczyć, gdybyśmy nie mieli Symfony,
Gdybyśmy mieli tylko możliwość wygenerowania całej strony, to to wszystko nam nic nie daje. Bo żeby wygenerować tylko jeden new sticker, potrzebowalibyśmy wygenerować całą stronę, tak? Niepotrzebnie obciążamy serwer, generując całą stronę. Ten mechanizm od razu nam daje już odpowiedni kontroler i endpoint webowy, gdzie warnisz może wywołać ten endpoint i dostać tylko ten fragment. Plus informacje, jak długo ten fragment będzie ważny i skeszować sobie go osobno. I tak z tych fragmentów będzie składana cała odpowiedź. Każdy fragment może być cache'owany z innym czasem. I to jest rozwiązanie tego problemu, jak sobie cache'ować strony, które są dynamiczne. My w firmie tego używamy. Nasz CMS jakby w tych miejscach, gdzie mamy na przykład jakieś bloki wyświetlane, powiedzmy, my to nazywamy bloki, ale no, to są zazwyczaj jakieś takie miniaturki kontentu, coś w ten deseń. My właśnie takie bloki cache'ujemy sobie właśnie za pomocą ESI, tak? W tym momencie nasi użytkownicy jakby wprowadzając ten kontent, oni nic nie muszą robić. Oni już to mają obsłużone u nas i jakby jest to wydajne. Oczywiście zawsze trzeba też pamiętać o cache'owaniu po stronie serwera, bo zawsze przyjdzie ten moment, kiedy dany fragment, cała strona nie będzie ważna w cache'u, trzeba będzie ją wygenerować, tak? I zawsze trzeba pamiętać też o tym, że no jednak ten czas generowania też nie powinien bardzo obciążać naszego serwera, ale jak sobie już ustawimy to cache'owanie właśnie odpowiedzi HTTP, to no będziemy mieli dużo mniejszy ruch na serwerze. Kilka, zależy od charakterystyki naszej aplikacji, tu się nie da podać żadnych statystyk. Znaczy generalnie jak zrobimy tak, że ruch wzrośnie, to jesteśmy w stanie to zrobić, to wyłączmy ten cały mechanizm, ale zazwyczaj on spadnie kilkanaście razy. Zależy od charakterystyki właśnie, jak użytkownicy naszą stronę używają. O, Trusted Proxies tutaj miałem. Okej, okay. To kończąc, jest coś takiego jak FOSS HTTP Cache Bundle. To jest bundle, który powstał w 2013 roku na SymfonyCon w Warszawie. Jeden gość ogłosił właśnie, że on zrobił taki bundle, który upraszcza cache'owanie dynamiczne strony. Po czym na przykład też my, nasza firma, wrzuciliśmy tam ten kod, który my napisaliśmy właśnie do cache'owania w zależności od użytkownika. Generalnie kilka firm kontrybuowało do tego bundla. I na czym on polega? On rozszerza to, co mamy w Symfony, o dodatkowe możliwości, czyli ustawianie nagłówków cache'ujących, nie musimy tego ustawiać w kontrolerach, tam gdzie renderujemy responsy, możemy to ustawiać w konfiguracji, która jest bardzo elastyczna i możemy tam wpisywać, używać na przykład wyrażeń regularnych dla URL-i, czyli dla każdego URL-a, który pasuje do takiego wyrażenia regularnego, ustaw nagłówki takie, takie i takie, i tak dalej, i tak dalej. Ułatwia to bardzo sprawę. Invalidating, o tym nie mówiłem, a wiadomo, są dwie rzeczy trudne w informatyce. Inwalidacja cache'a i nazewnictwo. Invalidating polega na tym, że my możemy unieważnić jakiś coś skaszowanego na przykład na warniszu. Nie musimy czekać, aż to wygaśnie, tylko możemy po naszej stronie wygenerować request do warnisza i powiedzieć mu, słuchaj, ten content już jest nieważny. My tego używamy na przykład, jeżeli gdzieś wyświetlamy na jakiejś stronie głównej przed miniaturkę contentu. W tym czasie użytkownik usunie ten content, to ta miniaturka też już nie jest ważna i powinna zniknąć. W tym momencie generowany jest event, który jest obsługiwany przez listenera, który właśnie łączy się z naszym reverse proxy. I teraz, gdybyśmy nie używali tego bundla, to musielibyśmy napisać specjalny tam kod dla warnisza, a znowu dla innych proxy osobno. Ten bundle generalnie to załatwia i po prostu mówimy invalidate, podajemy identyfikator contentu i on się tam usuwa. Jest coś takiego jak tagi. Tagi to jest coś takiego, że po prostu content możemy tagować. Później na przykład, bo to jest przydatne w momencie, kiedy różny content jest ze sobą powiązany i wysyłamy po prostu, usuń wszystko, co jest otagowane w ten sposób. Nie wiem, na przykład mamy drużynę piłkarską i usuń cały content, który dotyczy tej drużyny, tak? I tamten content też tagowaliśmy identyfikatorem tej drużyny, to on zostanie wyczyszczony na cache'u. Tutaj akurat się reverse proxy Symfony akurat trochę jest gorzej obsługiwane niż warnisz, ale też wszystko udokumentowane. Jeszcze jedna rzecz na zakończenie.
Reverse proxy Symfony jest stosunkowo do warnisza jest niewydajne, bo to są po prostu pliki trzymane na dysku. To nie jest w jakiś sposób zoptymalizowane. Dlatego tego powinno się używać tylko wtedy, jeżeli nie mamy, że tak nazwę, innego wyjścia. Jeżeli tylko możemy używać warnisza, powinniśmy użyć warnisza. Co nie znaczy, że reverse proxy Symfony jest złe, ono po prostu nigdy nie było projektowane pod to, żeby było super wydajne. Okej? Okay? To było chyba ostatnie. Czasu na pytania za bardzo już nie mamy, ale ja jeszcze zostaję w okolicy, jak ktoś chce się czegoś dowiedzieć albo dostać czapkę zimową, to zapraszam. Także dziękuję wszystkim i proszę o ocenę na no, dziękuję.